Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paszol i mamy najgorszego skina wszechczasów. No. Aczkolwiek zostali piłkarze i piłkarki, więc to jest jeden plus. Mamy wszystko tutaj w jednym miejscu, tak jak mówiłem na streamie dzisiaj, nie wiem kto widział, ten widział, że mogą zostać po prostu. I zostali. Dlatego mamy Ladako, Komando Cieni, świecące patyczki, których chciałem mieć w sumie, ale... za drogie dla mnie troszeczkę. Podbijanie, czyli starą emotkę. Zbierak z pierwszego sezonu, szczęściarz oraz nową posypkę, czyli nową skórkę do broni. To wszystko przetestujemy i mamy w ogóle, co to jest? Śmietankowiec, plecak śnieżny rożek, lód na patyku i lotnie. Latające lody, okej, okay, nieważne. Nie wgłębiajmy się w ogóle, co oni wypuścili, ale okej. Okay. Uruchom. Pamiętajcie. Żeby wspierać z kodem PATCHOL, tym kodem, który w tym momencie wam się wyświetli? Tak, tam na dole wam się wyświetlił. Pamiętajcie, żeby wspierać z kodem PATCHOL, ponieważ jest dla was mnóstwo konkursów, o których mówiłem na poprzednich odcinkach, naprawdę. I to będziemy losować. I teraz tak, już postanowiłem, jak to zrobimy. Ostatnie dni lutego będę losował zwycięzców, a 1 marca nagramy sobie odcinek ze zwycięzcami, jak odbierają nagrodę. Co wy na to? Wydaje mi się, że super. Nagrody, jak odbierają. Wydaje mi się, że super. I tam już mamy naprawdę dwa ratowania świata, pakiet tego aniołka, itp, itd, itd. Okej, okay, mapka jak widzicie coraz bliżej do ukończenia mapki. Ta nowa mapka. A, i tam jeszcze jest tak, moja bluza, fałdolce, ratowania świata. I chyba tyle. Okej, okay, dobra, testujemy skina, który jest niefajny. Niefajny. Skin. Dobra, i tak będziecie mnie hejtować, że ej, co ty gadasz, czy to zarąbisty skin. Fajnie wygląda, co ty gadasz. No dobra, fajnie wygląda skin, świetny i tak dalej, ale no nie dla mnie. Skin do broni. Skin do broni, testujemy i jeszcze będziemy testować. Poczekajcie, do broni wyrzućmy sobie. Bronię sobie wyrzućmy i weźmy... Aha, nie musiałem tego wyrzucać w sumie, dobra, nieważne. Jestem, że tak powiem, mało obeznany na trybie kreatywnym. To będziemy testować. To. I teraz tak. Skin do broni. Skar wygląda jak zwykły skar. Troszkę się różni kolorami, ale no to nie widać tak bardzo, powiedzmy, w grze. Pompa. Fajna. No powiedzmy, ten skin nie jest zły, no za 300 fałdolcy i tak lepszy niż ten skin, który był ten z roku chińskiego. To był masakryczny. W ogóle, ej, a do RPG jest skin? Nie, do RPG nie ma skina. Dobrze, sprawdziłem. Okej, dobra, nieważne. Powiem wam tak, skin nie jest zły, jest bardzo taki kolorowy, jak widzicie. Posypka, typowa posypka. Jeżeli chodzi o samolot, to tutaj wygląda jak takie żygowiny delikatne. Serio, więc skin do broni spoko, aczkolwiek nie do pojazdów. Do pojazdu mi się nie podoba. 300 fałdolcy, nie jest źle. Skin jako skin do postaci absolutnie nie, odradzam. Jeżeli chodzi o zbierak rożek, nie, lód na patyku, jest dziwny. Trochę się dymi, ale na tych moich detalach, które mam tam niskie chyba, to nie tak bardzo widać, ale no jest bardzo dziwny, on taki... Dobra, nieważne. Jeszcze lotnia. Zapomniałbym o lotni, ale to jest tryb kreatywny, ok. Sprawdźmy lotnię. Rożek za 800 fałdolców, no, znaczy rożek. Lód na patyku, czyli zbierak. Za 800 fałdolców wydaje mi się, że słaby. Jeżeli chodzi o skina, wydaje mi się, że bardzo słaby. Plecak wydaje mi się, że jeszcze słabszy. A lotnia? Ej. Dobra.
I co mam powiedzieć teraz? No nic, no. Wydaje mi się, że mega, 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 mega słabo wychodzi tutaj wszystko. Naprawdę. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo słaby zestaw. No to nie jest delikatnie słaby, tylko bardzo słaby zestaw. Ja bym nie kupował. Gdyby nie to, że chciałem nagrać odcinek, pokazać wam tego skina, no to bym nie kupował po prostu, więc odradzam, naprawdę. Jeżeli chodzi o piłkarzy, zachęcam, ponieważ piłkarki, piłkarze, mega fajne skiny. I polecam, że tak powiem, zakup, jeżeli oczywiście macie fałdowce, nie, jeżeli musicie, nie wiem jakby to powiedzieć. Jeżeli musicie zdobywać na Hama, to nie bierzcie, ale jeżeli macie wolne fałdolce, to oczywiście opłaca się. Dobra, ja idę dalej tutaj, że tak powiem, przygotować dla was mapkę. Mam nadzieję, że będzie idealna ta mapka do treningu. Pamiętajcie o kodzie Patrol, subie, łapce w górę i tak dalej, ponieważ na 150 subów będzie odcinek o moim stanowisku, które już niedługo będzie idealne, ponieważ niedawno odezwała się do mnie firma EasyDesk i zaproponowali mi idealne biurko na moje standardy i wydaje mi się, że będzie wam się podobało. Dlatego czekajcie na odcinek, ja czekam na suby i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym zestawie, bo pewnie większość z was powie, ale ma ładne spodnie, o Jezus, ale ma ładne spodnie. Ten lód na patyku jest super. Nie no, ten zbierak nie będzie w ogóle grany. A ten plecak, zobaczcie, w ogóle jak latam sobie, to ten... Nie, jak tak, jak podskakuje, to ten niedźwiedź otwiera sobie buzię i tego loda próbuje jeść. Słabe to jest. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Nie będzie bugblingów, cześć.